babki brat miał wrażenie, że chciałaś opowiedzieć Łukaszowi o sobie. No co, nie ma co opowiadać, no zmarła mama i tyle. Zostałam ja i brat. Postanowiłam zaopiekować się swoim bratem. Jak na razie to tak chyba kiepsko mi wychodzi, ale się postaram lepiej. Co to znaczy, postanowiłam zaopiekować się swoim bratem? To znaczy, że postanowiłam sądownie uzyskać tytuł rodziny zastępczej i prawnego opiekuna, żeby móc decydować o swoim bracie. Co to znaczy, postanowiłam zaopiekować się swoim bratem? Myślałam o tym, żeby po prostu spróbować chociaż jakąś tym namiastkę normalnej rodziny stworzyć mojemu bratu. Normalnych warunków do życia. No i obiecałam to mamie. To była ostatnia rzecz, o którą mnie poprosiła przed wyjazdem na operację. A ja jej też niefajnie na to odpowiedziałam. Co opowiedziałaś mamie? Bracisz, jak będzie musiał to wypikać, jak ja to powtórzę. To jest jedno słowo, ale... No dobra, dwa słowa, trzy. Ale do wypikania. No mama powiedziała, żebym się zajęła bratem, jak coś jej się stanie, bo powiedziała, że lekarz powiedział, że może tego nie przeżyć. I moje ostatnie słowa do mamy to było p***lisz i lekarz też p***li. I no, i zabrali ją. A potem już się nie wybudziła.